Jak w planie nawozowym prawidłowo ustalić gatunek uprawny, który chcesz wybrać i który chcesz prowadzić? Proszę, zerknij. Jestem już w asystencie NPK. Wybrałem sobie pole. Przeklikuję wartości zasobności. Mam już zaznaczone wcześniej wartości, że były buraki, że nie było zostawionych resztek. Mam zapisaną wartość, że Uprawa pasowa będzie kontynuowana, i teraz uwaga, planowana uprawa. To jest bardzo ważne. Lista alfabetyczna jest bardzo długa, i tu musisz się skupić na detalach. Jest to podzielone na bardzo dużo elementów, dlatego, że im więcej wyboru, tym dokładniejsze obliczenia. Dam prosty przykład. Gdy wejdziemy na temat pszenicy, to jest pszenica zarówno paszowa, jak i jakościowa, jak i ta, która chcemy, żeby była wysokobiałkowa, czyli wysokoglutenowa. Jest to o tyle ważne, że wartości liczbowe, które wbudowałem w algorytm, to wszystko uwzględniają. Jeżeli wybierzesz, w tym przypadku pszenica ozima paszowa, to asystent będzie to uwzględniał i nie będzie podbijał wartości azotu. W ten właśnie sposób, tak właśnie wybierając, w sposób przemyślany, Ty działasz dokładnie, aby było tanio dla ciebie, bezpiecznie dla roślin i skutecznie dla gleby. Pamiętaj proszę o tym.